Jak można podsumować tą 4-letnią kadencję? Kadencja, która trwa od 2009 roku do chwili obecnej, oceniam ją bardzo wysoko, pozytywnie i pod względem sportowym, pod względem organizacyjnym, z tego względu, że na ten wynik, na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie właśnie walczyliśmy przez tą całą kadencję, przygotowywaliśmy się, głównie sportowcy i tu trzeba powiedzieć, zawodniczki i zawodnicy przygotowywali się, trenerzy i cały pion szkoleniowy, jak również organizacyjnie Polski Związek Podnoszenia Ciężarów i tutaj odnieśliśmy naprawdę znakomity sukces, bo te dwa medale, które zostały zdobyte przez Adriana Zieleńskiego i Bartłomieja Bonka, no to jest ten wyznacznik mówiący o dobrej pracy związku. Oczywiście tu nie ma co się zachwycać wszystkimi sprawami, bo jeszcze wiele błędów po drodze również popełniliśmy i z tego trzeba wyciągnąć wnioski. W najbliższych dniach zbiera się Rada Trenerów, która wybierze nowe władze w dniach 9-11 listopada w Opolu. Będziemy o tych sprawach tam mówili, o tych pozytywach i o tych negatywnych sprawach, ale generalnie należy uznać tę minioną kadencję za pozytywną. I w tym wymiarze organizacyjnym to, że jak gdyby zdobyliśmy dla Polski organizację dwóch mistrzostw świata, czyli 2013 mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn i 2015 mistrzostwa świata juniorek do lat 20. Jest to naprawdę sukces. Do tej pory Polska zorganizowała 26 imprez międzynarodowych rangi mistrzostw świata i Europy i te dwie następne, które będziemy organizowali, to też jest bardzo duży sukces polskich ciężarów, całej rzeszy pracy naszych zawodniczych zawodników, jak również naszych poprzedników, bo tutaj na pewno duży wkład na to wszystko miała takie osoby jak Waldemar Baszanowski, który jest ikoną sportu polskiego, ikoną podnoszenia ciężarów i dzięki temu pozycja ciężarów na świecie jest bardzo wysoka. W kolejnej kadencji, powiedzmy, że 3 grudnia wchodzi Pan już jako nowy, stary prezes do związku. Jakie są pierwsze decyzje Pańskie? No pierwsze decyzje to w dalszym ciągu będę chciał utrzymać ten dorobek sportowy, który mieliśmy, czyli przygotowywać się bezpośrednio do Igrzysk Olimpijskich w Rio i tam również zdobycie minimum 2 medali na tych zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich, jak również dobre pozycje na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. To mówię pod tym względem sportowym, podnieść poziom imprez krajowych, Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, poziom organizacyjny. Oczywiście powalczymy o promocję tej naszej dyscypliny, ponieważ tutaj mamy znaczne zaległości. Był problem ze sponsorami, dzisiaj sponsorów już mamy na nową kadencję. No, czekamy tylko na wynik wyborów i ustabilizowanie całej sytuacji w związku. Oczywiście moim głównym hasłem to będzie walczyć o czystość w polskim sporcie, walka z dopingiem. To jest ta, w cudzysłowie, zaraza, która toczy naszą dyscyplinę, bo w tym roku 8 wpadek. Jest to sporo jak na naszą dyscyplinę i z tym będę chciał walczyć w nowej kadencji, czyli utrzymywać to, cośmy wywalczyli w ostatnich latach. Panie prezesie, jaki pan ma pomysł na promocję podnoszenia ciężarów, żeby ona była bardziej widoczna w mediach? No oczywiście będziemy się podpisać umowę z Telewizją Polską lub z innymi telewizjami, które będą chciały z nami rozmawiać, ponieważ po ostatnich Igrzyskach Olimpijskich wiemy, że jeżeli chodzi o oglądalność, to pod ciężary miały najwyższą oglądalność z tych igrzysk. I to jest atut do rozmów i z telewizjami, i z radiem, jak również gazetami wydawanymi u nas w Polsce. I tu będziemy chcieli bardzo dużo miejsca poświęcić na tą współpracę bezpośrednią i pracować nad promocją. I kolejna sprawa, o której tu mówiłem, to sprawa poszukania sponsorów. My już w tej chwili mamy, powstała Rada Sponsorów przy Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów. Mamy już 6 firm, które wchodzą z nami do współpracy. Będziemy poszukiwali więcej. No takim atutem to są właśnie organizacja Mistrzostw Świata w Warszawie w 2013 roku i tu przy tej okazji będzie podstawa do zaproponowania sponsorom naszej oferty. Co pan myśli o stworzeniu centralnego ośrodka szkolenia podnoszenia ciężarów, bo wiemy, że w tej chwili tych ośrodków jest parę. Co pan myśli o takim centralnym ośrodku podnoszenia ciężarów w Polsce? Ja myślę, że to by nie zdało egzaminu. Raczej trzeba iść tą drogą, którą obraliśmy od kilku lat, czyli
na bazie tych ośrodków podnoszenia ciężarów, tych czterech ośrodkach, może jeszcze poszukania z dwóch, z tego względu, że to też są koszty, koszty utrzymania, ale w tej aktualnej kryzysie, jaki mamy gospodarczy, w tej biedzie, jaka panuje w sporcie polskim, jest to jedna z lepszych form właśnie, która może przysporzyć nam wyniki sportowe na przyszłych Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. Jak Państwo zamykają ten rok pod względem finansowym? Są Państwo zadowoleni, jeżeli chodzi o sytuację związku finansową? Jeżeli chodzi o sytuację związku, jest wszystko w porządku, ponieważ te pieniądze, które jako cały zarząd zdobyliśmy na realizację tych zadań przyjętych na tą kadencję, zamykają się pozytywnie, nie mamy tutaj ujemnych wyników. Te pieniądze, które zdobyliśmy zarówno z budżetu państwa, jak również środki własne, w zupełności nam wystarczyły na przygotowania do współzawodnictwa międzynarodowego. Natomiast oczywiście problemem są kluby sportowe i okręgi. Tam tych pieniędzy brakuje, jednak w zależności od samorządu te pieniądze są znikome i tutaj na następną kadencję to będzie większa praca z samorządami w pozyskiwaniu właśnie środków dla klubów sportowych. Bo jeżeli chodzi o centralę, o Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, tutaj nam środków wystarczy. Minister Mucha ostatnio mówiła o wprowadzeniu tak zwanego systemu węgierskiego, czyli wybraniu elitarnych dyscyplin, które będą finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jak pan się odnosi do tego pomysłu? Ten pomysł jest słuszny i myśmy za tym pomysłem, popieramy ten pomysł pani minister Muchy z tego względu, że tak było kiedyś. Mieliśmy ten sport młodzieżowy, juniorski, finansowany przez państwo. Tu nastąpiło kilka lat temu, 4 lata temu przed Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie odwrócenie tego stożka i zajęliśmy się li tylko kadrą narodową i tą kadrą olimpijską. Natomiast zapomniano w całości, to nie mówię jeszcze związek, bo związek kontynuował, ale państwo zapomniało właśnie o tym podłożu głównym, czyli o klubach sportowych, o województwach, tam gdzie się właśnie tworzy tą nasze dyscypliny sportowe, bo to nie tylko dotyczy Polskiego Związku, to dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych. Czy ma pan jakiś pomysł właśnie na to, żeby wesprzeć tych młodych adeptów podnoszenia ciężarów? No jest właśnie, chcemy pozyskiwać środki od sponsorów, które będziemy mogli przeznaczać na stypendia dla tych wybitniejszych zawodników. Z tego względu, że jeżeli osiąga zawodnik pozytywny, wysoki wynik, to otrzymuje stypendium państwowe. I tutaj tego problemu nie ma. Mamy objętych stypendiami około 20 osób. To jest jak na naszą dyscyplinę spora grupa zawodniczych zawodników, ale jest jeszcze ta grupa, która chce wejść do kadry narodowej i tutaj jest problem i tu musimy na to poszukać środki, a to muszą być środki własne, czyli uzyskane ze sponsorów, z innych źródeł, z którymi będzie związek współpracował. Chcemy też odtworzyć Fundację Rozwoju Podnoszenia Ciężaru, która kiedyś działała przy związku, żeby pozyskiwała środki właśnie na te cele, o których tu pan redaktor przed chwilą wspomniał. W liście do Szymona Kołeckiego mówił pan o pewnych wątpliwościach związanych z Adrianem Zielińskim i z Bartłomiejem Bąkiem. Nadal pan ma te wątpliwości, jeżeli chodzi na przykład o czystość Adriana czy Bartka? Ja tutaj nie miałem ufać co do Adriana, ja miałem tylko do polityki realizowanej przez jego trenerów, ponieważ Adrian Zieliński do Igrzysk Olimpijskich przygotowywał się przez 5 lat. Ja ten wypadek, o którym tutaj mówimy, traktowałem to jako incydent, który nie powinien się w ogóle pojawiać i sport powinien być czysty, powinniśmy tu na te tematy jasno mówić, bo ponieważ to był błąd szkoleniowy, takie rzeczy to się wcześniej informuje, bo to nie są środki związkowe, tylko środki z budżetu państwa i te sprawy trzeba było wcześniej wyjaśnić. Tutaj nie mam pretensji, ja nie mam pretensji do samego zawodnika, który się znakomicie przygotowywał, tylko mam pretensje do szkoleniowców i takie rzeczy apelowałbym, żeby się już więcej w sporcie, a szczególnie w ciężarach nie powtórzyły.